Ale mimo to, że na przykład właśnie mam tę tęczową rodzinę, która się czuje tak strasznie zwykła, to jednak większość moich bohaterów to są ludzie, którzy wybrali miłość w niezwykle świadomy sposób. To znaczy nie zrealizowali jakiegoś takiego gotowca schematu. Ich związki to nie są takie związki, że był właściwy czas i akurat wszyscy w tej chwili też brali powiedzmy śluby i planowali rodzinę, więc oni też. Tylko to są takie historie, gdzie o tę miłość czasem trzeba było zawalczyć, czasem trzeba było dokonać jakiegoś niestandardowego, odważnego wyboru. Czasem trzeba budować właśnie związek, który jest zupełnie inny niż typowe związki. I być może to powoduje, że ludzie silniej miłość czują. Mamy tą swoją rodzinę. Tak, dokładnie. I to myślę bardzo zmniejsza poziom strachu przed samotnością w społeczeństwie i poziom strachu przed jakimiś takimi odważniejszymi decyzjami dotyczącymi prywatnego życia. Generalnie myślę, że w ogóle rodzina, zwłaszcza taka szersza, w szerszym znaczeniu rodzina, no to jest też taki organizm, w którym jest zawsze i radość, i rzeczy trudne i dotyczy się także ludzi, którzy pozostają w szczęśliwych i pełnych miłości i związkach, że czasami też są gorsze okresy albo są jacyś członkowie rodziny, z którymi człowiek się nie dogaduje. Więc myślę, że te rodziny patchworkowe, bo takie często w Szwecji się nazywa, które są troszeczkę bardziej właśnie skomplikowane, bo to często jest tak, że to są moje dzieci, dzieci mojego nowego partnera i jest mój były partner, czy mój były mąż, który też ma swoje dzieci nowe i ja je też znam. I to znaczy, to się robiło czasami bardzo duże rodziny, ale są tacy ludzie, na przykład ja wspominam w mojej książce o tym, że Camilla Legbay, która miała trzech mężów, no teraz ma trzeciego męża i z każdym z nich ma dzieci, jest na przykład też mistrzynią takiego przyjaźnienia się i z byłymi mężami, i z partnerkami tych byłych mężów. I jej dzieci z nowego związku mają silne związki z przyszywanym rodzeństwem, z poprzednich także związków, także powiedzmy są jakieś możliwe też wspólne wakacje i różnego typu spotkania. To wszystko naprawdę myślę rzeczywiście jest indywidualne. Tutaj są dość duże różnice, ale ja myślę, że bardzo pomaga w prywatnych decyzjach, decyzjach tego typu, jeżeli nie uważa się, że małżeństwo jest taką świętością, ani też nie uważa się, że to jest krzyż. W Polsce, kiedy mówi się o związkach, zwłaszcza o związkach małżeńskich, to dominuje, mam wrażenie, z jednej strony katolicka koncepcja, że małżeństwo jest krzyżem i po prostu jest tutaj mąż, który, nie wiem, jest alkoholikiem, bije, wydaje wszystkie pieniądze, ale kobieta dalej ma przy nim trwać. Takich rad wysłuchują Polki. Nawet teraz w tej chwili ja publikuję różne fragmenty mojej książki na Facebooku i czytelnicy piszą o takich właśnie rzeczach, o tego rodzaju myśleniu. A z drugiej strony myślę, że w Polsce strasznie silny jest też ten taki mit, że związek to jest praca. I oczywiście, że też praca, ale jednak no, związek i miłość to także ma być wspólny rozwój, radość, poczucie, że nas strasznie dużo łączy. I jeżeli zdarza się tak, że ludzie się zmieniają, a mogą się zmienić bardzo na przestrzeni lat, bo my dzisiaj na tyle długo żyjemy, że te związki czasami trwają naprawdę po 40-50 lat i może być tak, że przez 20 lat jest cudownie, a w 22 roku związku okazuje się, że naprawdę tak dużo się zmieniło, że ludzie zaczynają się oddalać i mam wrażenie, że w Szwecji po prostu istnieje na to przyzwolenie. To nie jest tak, że to jest wielka radość, że tak się dzieje, ale to też nie jest żadna tragedia i jest to po prostu część życia i podchodzi się do tego pragmatycznie, też bez takich może silnych emocji i być może jest jeszcze jeden wątek ważny. Mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że w Szwecji ludzie będąc w związkach jednak zachowują zawsze jakąś część siebie dla siebie, że to zajmuje więcej czasu niż na przykład w Polsce. Dokładnie. Ale jednocześnie wydaje mi się, że ta książka pokazuje, że jednak za tą fasadą jakiegoś takiego chłodu kryją się bardzo
ciepli ludzie, którzy mają też w sobie zdolność do czegoś, co ja nazywam czasem emocjonalną nagością. Bo ja dlatego tak bardzo lubię pisać reportaże o Szwedach. Znaczy między innymi dlatego, że mam wrażenie, że potrafię z nich w rozmowach wydobyć jakieś takie prawdy i taką właśnie otwartość emocjonalną, która czasem jest trudna do wydobycia z ludzi w Polsce. My wyobrażamy sobie, że jesteśmy tacy ekstrawertyczni, bardzo otwarci, ale mam wrażenie, że w Polsce istnieją pewne formy zakłamania i pewne takie nieuświadomione tabu, które powodują, że ludzie nie o każdej swojej wewnętrznej prawdzie potrafią mówić. A Szwedzi naprawdę robią to w sposób bardzo piękny. Jeden z moich rozmówców, Piotr Pietucha, który jest Polakiem, bo w tej książce są też Polacy i to jest ważne, że ja w ogóle uważam, że czasami o kulturze kraju najlepiej rozmawiają imigranci albo ludzie, którzy w danym kraju bardzo wiele lat żyli. Taką postacią jest Piotr Pietucha, on żył w Szwecji ponad 30 lat, a zostawił Szwecję dla miłości, po to, by być razem z Manuelą Gretkowską. Oni też się pojawiają w mojej książce. I Piotr Pietucha mówi coś takiego, że Polaków do dzisiaj nie stać na to, znaczy, że jesteśmy tak zaaferowani tematami ojczyzny, sprawy historycznej, wielkiej, społecznej, no w ogóle wszystkimi takimi tematami, które nie wiążą się z prywatnością, że wciąż nas jeszcze nie dojrzeliśmy do Bergmana. Do Bergmana, który całe życie zajmował się analizowaniem swoich lęków egzystencjalnych i związków kobiet i mężczyzn. W Polsce, do Polski wciąż nie dotarło, mam wrażenie, hasło drugiej fali feminizmu, że prywatne jest polityczne. W Polsce bardzo często tematy związków intymnych, tematy miłości, tematy seksu spychane są na półkę